kolana, nakłonić ją tam, wywoić jej sąd, wymiarę z naszych klimatów, trzeba też co choć daleko poza miastem, słońce, piasek, lasy, blaster. Czujesz jak krew, poczuję ci w złach, wiesz, chcę wiedzieć jak całujesz, młodo stajesz. Siemanko, właśnie mija drugi dzień od zsiewu rzepaku i zakupiłem sobie dzisiaj dwa środki właśnie na chwasta. I właśnie pryska, bo godzina jest chyba 5:50. Mamy 20 sierpnia. Areał 75 jarów. Nazwy oprysków nie znam na pamięć, ale jak wrócę do domu, to sobie zapiszę na kartce i właśnie podam na opisie jakimś pod filmem. Także robota leci. Jesteś na mnie gwiazdą, oraz mała ziewa. Jesteś na mnie cieniem, oraz nie. Także lecimy z tematem, jak to się mówi, prawda? Jesteś nie ludzi. Miałem sobie dzisiaj pobrać na telefon nawigator polowy, ale no nie wiem, no coś tam nie poszło dobrze, bo nie chciałem po prostu ściągnąć, no nie mam pojęcia co to jest. Telefon nie jest jakiś sobie stary, bo to Samsung Galaxy A3 z 15 roku. Nie chciałem to właśnie wypróbować, bo zobaczyłem na filmie Perqinsa. Bardzo go właśnie poznałem i właśnie zobaczyłem tą pryska na nawigatorze i myślałem właśnie, żeby sobie też pobrać coś tam, spróbować jak to właśnie wychodzi. No ale jak to zwykle, no nie pójdzie. No. Siemanko, dzisiaj mamy 13 września, 18 sierpnia był siany rzepak i jest już w fazie, praktycznie na tym polu 5 liść to jest każdy rzepak, na tamtym drugim 4 i jadę już z regulatorem wraz właśnie z opryskiem na grzyba, bo to właśnie on reguluje nam rzepak oraz mamy dane chyba, ja wiem ile, 42 ml środka na owady, ponieważ już ostatnio zauważyłem, że mam czarne glistki, które prawdopodobnie pierniczają mi rzepak i dlatego trzeba trochę wszystko właśnie zadziałać, bo jest już na takiej fazie, żeby się szyjka schowała, a żeby właśnie gorzej się rozrósł ziemi i tak już ma ten główny nawiek, jak się wyciągnie jeden rzepak, to ma jakieś 10-15 cm korzeń. Teraz pasuje, żeby się rozrósł w boki i żeby troszkę go wstrzymało, żeby mi nie wymarł podczas zimy, bo nie wiadomo co to w tym roku będzie. Także opryski nie są drogie, to można, jak to się mówi, zapobiec i się zazdrościć o swój rzepak, bo w końcu niemałe pieniądze się wydało, żeby mieć tą uprawę na swoim gospodarstwie. Tak fajnie właśnie mi wychodzi tutaj opryski, że między rządkami jadę kołami. Także jest naprawdę ładnie, mało strat będzie, po prostu mało strat. Nie robiłem ścieżek technologicznych, ponieważ inną mam szerokość opryskiwacza i inną rozsiewacza, także troszkę to by było pominięcie się z celem. Także to pole mamy już opryskane. Tak jak właśnie tutaj można zauważyć, 1, 2, 3, 4 i 5. O, i właśnie to są te glistki pierdolone. No i tutaj 1, 2, 3, 4 i 5. Właśnie i te glistki, a właśnie to już mi się pojawiły ostatnio i to ponoć przez nie są te właśnie ubytki na liściach i tak dalej, ale rzepak moim zdaniem wygląda pięknie. Nie wiem, no oby tylko dobrze przezimował, na wiosnę stanie nawozu i będzie luks. Tutaj troszkę jest gorszy, bo tutaj jest straszna glina, ale ruszy na pewno, nie będzie z nim tak źle. Ten ma ile? Tu jest tak 1, 2, 3, 4, no 4 i tutaj 5, ale tak to wszystkie praktycznie po 4 liście mają. Nie jest jeszcze tak zły, no ale no tutaj to przy drodze to jest tragiczna glina. Ale tak to, no i bruzda, no tam z tej strony właśnie na tym polu i na tym polu tak samo właśnie źle wyszła, no ale co zrobić, dobra, jedziemy z tym tematem.